Witajcie moi drodzy w drugiej części tamtego poprzedniego filmu mówiącego o tym, że rolnictwo ma zostać zniszczone. Tak to właśnie wygląda i jako przykład, ponieważ tam się nie do końca dograło to wszystko, ale więc tutaj w tej części to dogram, jako przykład mogę podać Wam cementownię. Jest to, myślę, że doskonały przykład tego, co ma się wydarzyć, ponieważ w Polsce było z całą pewnością kilkadziesiąt cementowni. Po czym, kiedy nastąpiła ta cała grabież lat 90. I doprowadzanie wszystkiego, co w Polsce, do upadku, jedna z firm, było tego dosyć sporo, ale powiedzmy jedna mi w tej chwili firm przychodzi do głowy, która wykupiła większość tych cementowni i oczywiście rozebrała, pocięła i tak dalej, bo to niepotrzebne i tak dalej, to wszystko była konkurencja. Natomiast przejęła kilka największych w Polsce cementowni, po czym cement tam był, pamiętam, coś mi się tak kojarzy w przeliczeniu, to chyba było coś, nie wiem, po 100 zł za tonę, czy coś takiego, ja w tej chwili nie pamiętam, ale ci, którzy po prostu mogą to przypomnieć, to bardzo proszę Was, napiszcie, bo ja w tej chwili takiego live'a nagrywam bez sprawdzenia tego, po ile były ceny, ale nie w tym rzecz. Natomiast po momencie, kiedy ta firma weszła na rynek polski, wyniszczyła te wszystkie małe cementownie, cement skoczył chyba o 200% albo 300% do góry w jedną chwilę. I taka sama sytuacja będzie z żywnością. To Wam gwarantuję, to jest absolutnie pewne. Więc po to jest ten zakaz, po to wprowadzają ten zielony ład, żeby człowiek nie mógł sobie posiać marchewki, posadzić drzewka jabłkowego, czy śliwkowego, czy jakiego innegokolwiek będzie chciał i de facto okaże się, że dowalą mu jeszcze podatki za posiadanie gruntu, mieszkania, wszystkiego i puszczą nas wszystkich w skarpetach. Pamiętajcie o tym, że albo teraz to wywalczymy i pokażemy, gdzie jest ich miejsce, bo oni są do tego, żeby nam służyć i robić w taki sposób działać, żeby to nam przyniosło korzyść, a nie żeby nam przyniosło szkodę i biedę, ubóstwo i w ogóle wszystko, co najgorsze. Naród wtedy jest wielki, kiedy jest bogaty. Więc zróbmy wszystko, żeby ten naród był bogaty. Dajmy tym ludziom możliwości. W czym problem? Tak to wygląda z mojego punktu widzenia, z mojej strony. Więc przede wszystkim nie utrudniajmy życia człowiekowi, tylko je ułatwiajmy. Taki dam przykład. Jeżeli mamy do płacenia podatki z tytułu na przykład lokalu, prawda? Bo to bardzo dużo ludzi jest, którzy prowadząc firmę, mają jakiś tam lokal, czy to sklep, czy to biuro, obojętnie, po prostu na to są, z tej okazji płacą podatki, bo muszą płacić podatki. I te podatki rosną. To gdybyśmy tak delikatnie po prostu te podatki obniżyli o 50%, spowodowałoby to, że taki przedsiębiorca zacząłby więcej zarabiać, więcej by mu zostało w kieszeni, więcej mu zostanie w kieszeni, więcej wyda. Więcej wyda, to de facto więcej pieniędzy wpłynie do budżetu. To jest ekonomia ze szkoły podstawowej, słuchajcie. Naprawdę, tu nie trzeba filozofa. Tu jest kwestia tylko w tym, że nakładanie, podnoszenie podatków ma służyć wyłącznie zubożeniu ludzi, zubożeniu przedsiębiorców, żeby ich nie było na nic stać. Więc na to zgody nie ma. Dlatego walczymy, strajkujemy, zablokujemy wszystko, dopóki ta banda urzędnicza się nie ugnie, bo my na pewno się nie ugniemy. Taka wrzutka, słuchajcie, żebyście wiedzieli, w czym rzecz, żebyśmy tego pilnowali. Nie odpuścimy, nawet kosztem tego, że nie będzie wszystko obsiane. To tylko w sumie de facto będzie tylko na naszą korzyść, bo wtedy ceny pójdą w górę, ale musimy pilnować swojego rynku. Musimy. To jest najważniejsza rzecz. Żadnych pociągów z Ukrainy z tymi śmieciami, co oni sprowadzają, żadnych samochodów. Nic nie może tu wjechać. Nic. Blokujemy wszystkie porty, wszystko co jest. I nic nie ma prawa tu wjechać. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.